Anna Woźniak, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW. Dzień dobry Państwu. Polska jest na skraju rozległego wyżu znad Europy Wschodniej i po zachodniej stronie tego wyżu do Polski z kierunku południowego napływa dosyć ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dodatkowo niosąc ze sobą nawet pył sacharyjski. Dlatego też najbliższy weekend będzie raczej pod znakiem pogody dosyć wiosennej i ciepłej. Już dzisiejszego popołudnia na południu Polski zaznaczy się wzrost zachmurzenia związany z układem frontów z nadbałkanów i pojawią się słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami, nawet z rozpogodzeniami. Nadal dosyć ciepło, zwykle od 13 do 16 stopni, tylko na wschodzie oraz lokalnie na północy utrzyma się temperatura w granicach 8-12 Stopni. Wiatr słaby okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy, na wschodzie okresami po prostu wschodni. Najbliższej nocy Strefa frontowa zaznaczy się na krańcach zachodnich Polski i to właśnie na zachodzie oraz południu będziemy obserwować nieco więcej opadów deszczu. We wschodniej połowie kraju będą się pojawiać większe przejaśnienia, być może nawet przejściowe rozpogodzenia. Spodziewamy się tam silnych zamgleń, lokalnie także gęstych mgieł, które mogą się utrzymywać jeszcze później w godzinach porannych. Temperatura minimalna najbliższej nocy wyniesie od 3 do 5 stopni na północnym wschodzie, cieplej nawet do 8-9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, zwykle z kierunków wschodnich. Jutro w ciągu dnia. Polska już będzie właściwie w zasięgu Zatoki Niżu z nad Wysp Brytyjskich i w tej Zatoce Niżu będziemy się spodziewać już większego zachmurzenia. Jutro. Przy tym większym zachmurzeniu mogą się pojawiać słabe opady deszczu, szczególnie w Polsce zachodniej oraz południowej, w wielu miejscach na wschodzie kraju e, bez opadów i większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 12 do 15 stopni tylko lokalnie na północy oraz w rejonach górskich od 8 do 10. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Dniowy. Kolejna noc, już z tendencją do większych przejaśnień i rozpogodzeń. Jeszcze miejscami mogą występować słabe opady deszczu, jednak w tej Polsce zachodniej oraz wschodniej tych opadów będzie coraz mniej spodziewamy się, coraz większych przejaśnień, rozpogodzeń i tworzenia się ponownie silnych zamgleń bądź lokalnie gęstych mgieł. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, zwykle południowo-wschodni, a zakres temperatury będzie już nieco inny, ponieważ na północnym wschodzie wyraźnie ochłodzi się. Tam temperatura od 1 stopnia, nadal dosyć ciepło, na południowym zachodzie, tam około 8 stopni. Niedziela. Mimo tego, że znajdziemy się w zatoce niżu, związanego z tym rozległym układem niżowym nad Europą Zachodnią, Wyspami Brytyjskimi, będzie stosunkowo pogodna, szczególnie w zachodniej części kraju. Tam spodziewamy się, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast. Na wschodzie Polski to zachmurzenie będzie z tendencją wzrostową do dużego oraz z możliwością występowania przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni na północnym wschodzie, nadal do 15-16 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zwykle wschodni i południowo wschodni. Taka pogoda wiosenna, jednak na północnym wschodzie nieco chłodniejsza, utrzyma się jeszcze przez poniedziałek i wtorek. Spodziewamy się wyraźnej zmiany pogody mniej więcej w środę, raczej z tendencją do ochłodzenia. Najprawdopodobniej wrócą do nas już mroźne noce, i ta temperatura w ciągu dnia już nie będzie sięgała kilkunastu stopni, tylko w tych najcieplejszych regionach Polski. Wyniesie do 10 stopni. Jednak ten okres w drugiej połowie tygodnia, jeżeli ten scenariusz pogodowy, który teraz m, przyjmujemy, utrzyma się, będzie dosyć pogodny i bez opadów, więcej opadów, raczej na początku tygodnia, czyli w poniedziałek i wtorek, będą to oczywiście jeszcze opady deszczu. Dopiero przy prognozowanym ochłodzeniu, ewentualnie w górach, mogą pojawić się opady śniegu. Dziękuję bardzo.